Słuchajcie, kochani, sprawa jest. Zostałem okradziony. Taki klasyk. Zostałem okradziony w biały dzień. W zasadzie zostaliśmy okradzeni razem z Pauliną. Akurat byliśmy oboje w pracy. W tym czasie dzieci na szczęście w przedszkolu. Wracamy do domu, drzwi otwarte, błoto naniesione, rzeczy poprzewracane. Na szczęście na naszym osiedlu są kamery, więc mniej więcej będziemy mogli zidentyfikować te osoby, które tego dokonały. Ale zginęło sporo rzeczy i może teraz przytoczę listę. Jedna konstytucja, jeden Trybunał Konstytucyjny, jedna dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, jeden orzełek, w Koronie jeden Teatr Polski we Wrocławiu, jedna biało-czerwona flaga, 37 tysięcy warszawskich drzew, Kościół TVP, Szkoła, Armia, Program Trzeci Polskiego Radia, jeden Lotos, jeden Orlen, 1041 respiratorów i jedna elektrownia w Ostrołęce. Zginęło też sporo pieniędzy, m.in. 68 milionów na wybory wicepremiera Polski Jacka Sasina, ponad 6 miliardów złotych na media narodowe, ponad 20 miliardów z funduszy KPO i kilkaset kilogramów walut wszelkich, które ostatecznie przytulił, z tego co mi wiadomo, znany w polskim światku katoszą biznesowym redemptorysta z Torunia. Ponadto zniknęły nasze paszporty z wizami, ukradli też Lecha Wałęsę. Jeśli ktoś z Was w ostatnich kilku latach został okradziony w podobny sposób z tych samych artefaktów, to chciałem poinformować, że można to zgłosić. Wystarczy 15 października bieżącego roku pójść do swojego lokalu wyborczego i oddać głos w wyborach do polskiego parlamentu. Z tego co się orientowałem, im więcej z nas pójdzie tego dnia do urn i wyrazi swój sprzeciw wobec tego, co się w naszym kraju bezkarnie w tej chwili wyprawia, no to tym większe prawdopodobieństwo, że sprawców będzie można pociągnąć do odpowiedzialności i odzyskać to, co nam ukradli. Pozdrawiam i polecam.